Drugi gol w tym sezonie, po kontuzji już chyba nie widać śladu. Dziękuję. No, ja jeszcze czuję, że to nie jest to, natomiast dzisiaj udało się, że mogę poprawić jedną. No, ale cieszę się bardzo, że mogę występować po takiej przerwie. Tym bardziej jeszcze, że trafiam do bramki przeciwnika. W dwóch kolach dla gości było sporo kontrowersji. Jak ty to widziałeś z perspektywy boiska? Awans jest nasz. Pozdrawiam wszystkich kibiców. Przy tej pierwszej sytuacji no, sędzia mógł gwiznąć i gwiznąć. Gdzieś tam był kontakt, mi się wydawało, że Alek trafił w piłkę. Była czysta sytuacja, sędzia to ocenił inaczej. Natomiast druga sytuacja, z mojej perspektywy, no, ewidentnie spalony tam zawodnik był przed naszym obrońcą. Szkoda, bo z ułożonego meczu zrobił się nerwowo. Właśnie, w pierwszej połowie zdobyliście łatwo 3 gole, w drugiej już nie było tak kolorowo. Z czego to wynikało? W drugiej połowie chcieliśmy się utrzymać jak najdłużej przy piłce, żeby nie dać się rozkręcić przeciwnikowi. Może do tempo siadło rzeczywiście, ale to tak to było zaplanowane. Nie chcieliśmy, żeby jakiś zrobił się bałagan i chaos na boisku. No i powstałem w naszym fragmencie gry. Kontra, spalony, niespalony i bramka. I zrobiło się nerwowo. Jakoś ciężko później się było pozbierać. Już mieliśmy pewny wynik, pewne granie, a tu nagle trzeba było uważać, żeby tego zwycięstwa nie stracić. Dlatego może tyle nerwowości, może tyle niedokładności. I ten mecz trochę zrobił taki nerwowy, no ale dowieźliśmy. Tydzień temu pokonaliście lidera, dzisiaj kolejne zwycięstwo. Można powiedzieć, tak jak tutaj kibice krzyczeli, walczymy o awans? Sprawa jest dla mnie prosta, oczywista. Nie wiem skąd tyle dyskusji na ten temat. Cel nasz przed sezonem był prosty. Chcieliśmy się utrzymać najlepiej w górnej części tabeli. Chcieliśmy zbudować dobry zespół. Chcieliśmy zdobyć jak najwięcej punktów, wygrać jak najwięcej spotkań, żeby drużyna się zgrała. I cel się nie zmienia. A w tym momencie okazuje się, że nie jesteśmy tutaj jakimiś chłopcami do bicia, wręcz przeciwnie, potrafimy chyba już po tych meczach, które już zagraliśmy, powiedzieć, że można wygrać ze wszystkimi. I jesteśmy cały czas w czubie i ten awans jest w zasięgu. No, nikt nie mówi, że nie chcemy awansować, czy chcemy, bo to jest bez sensu teraz w tym okresie o tym mówić. Natomiast jeżeli będziemy liderem, nie będziemy tych punktów oddawać, żeby nie awansować. No, natomiast też jeżeli nie udałoby nam się awansować w tym sezonie, to też wielkiej tragedii nie będzie, bo ten cel był na przyszły sezon. Także mówię, no, jeżeli będziemy liderem pod koniec sezonu, na pewno tych punktów nie będziemy oddawać, żeby nie awansować. No, także nie rozumiem. No, mieliśmy się utrzymać w górnej części, na pewno nam się to uda. Jeżeli nam się uda wywalczyć awans, no to będzie miła niespodzianka chyba dla wszystkich. Szkoda trochę się wynosić z Zygmuntowskich? No ja osobiście tutaj bardzo dużo mi wspomnień, dużo zdrowia, dużo serca, dużo walki. Tych spotkań no już nawet nie wiem ile było. No mówię, nie dociera to jeszcze do mnie, że to już ostatni mecz. Natomiast czeka na Krochmalnej nowy piękny obiekt. Tam trzeba też zapisać nową historię motoru. Także no mówię, to jeszcze do mnie nie dociera. Zobaczymy jak to będzie.